gdzie jest Agata Duda? Ja bym obstawiała, to będzie trochę złośliwe, chociaż ona robi miłe rzeczy, odwiedzając na przykład dzieci niepełnosprawne i tak dalej, i robi to bez kamer, co jest chwalebne i co jest fajne. I obstawiałabym, że nawet być może robi coś pożytecznego. Jest może w jakimś hospicjum, albo w jakimś przedszkolu, albo z dziećmi niepełnosprawnymi, tylko teraz powinna być tutaj. Znaczy, bycie żoną prezydenta to jest bycie osobą publiczną. Ja ubolewam, że żona prezydenta nie ma statusu prawnego i oddzielnej pensji, ale Agata Duda miałaby doskonałą okazję, żeby o to powalczyć. Wycofuje się jak kolejna prezydentowa, bo było kilka prezydentowych przed nią, które też się wycofały z walki o to. Ale to jest ten moment, kiedy powinna być tutaj, bo to są kobiety i są takie rzeczy, które łączą kobiety ponad podziałami. Nawet kobiety konserwatywne z liberalnymi, no bo trudno sobie wyobrazić, że nawet ultrakonserwatywna katoliczka uważa, że jak kobieta i mężczyzna wykonują tę samą pracę, to kobieta powinna zarabiać mniej, tak? Albo, nie wiem, uważa, że jak mężczyzna i kobieta mają dziecko, to tylko kobieta się powinna nim zajmować, bo posiadanie macicy i jajników predestynuje ją do zmywania naczyń. No raczej nie ma już teraz takich kobiet, nawet wśród ultrakatoliczek.